My God! Udało się. Dobra. Droga 109. Droga 109. Wall Rain złapany. Dobra. Co ja teraz? A. Dalej rozwalać tych... A, to wszystko. Jej! Godzina levelowania. Ale warto było. Dobra. W takim razie... Lecimy do Lilikow. Zdrowie moje Poki. Pójdę do sklepu. Po raz kolejny będzie strategiczne kupowanie. Mogę chyba kupić... Aerobuch. Mam chyba wystarczająco pieniędzy. Zróbmy to. Kurde, 7000... Nie, 70 złotych. No dobra, niech będzie 7000 tych całych dolców. Ale warto. Bo każdy może się tego nauczyć jakimś dziwnym trafem. Może jeszcze z jeden kupię. Które to było? To ty chyba sprzedajesz. Nie, ta druga sprzedaje. Siema, 1000 gold, please. Dawaj mnie ten tem, bo inaczej smałk odgryzie ci głowę. Albo z dyńki cię zaszarżuje. Zaraz, nie stop. Torba. Where are you? Kurde, no, dziękuję. Przy okazji memento sprzedam. Nie chcę mieć tego cholerstwa w moim plecaku. Ty jesteś latający, ci się przyda. Niech stracę. Jej! Dobra, ciebie sprzedam. Sprzedaj. Paszł won! Nie wracaj nigdy do mnie! Ty, wypierdzielaj. Ciebie nie potrzebuję. Dobra. Spadam stąd. Pójdę do windy jak cywilizowany człowiek, a nie kurde na schodach, co ja jestem. O, siema. Pierwsze. Znaczy nie pierwsze, parter. Tylko jak zwykle w amerykańskich grach trochę jest popieprzony ten system. Z piętrami. Dobra, idziemy teraz rozwalić tych śmierdzielów, co zostawiłem sobie. Tutaj o, o, spadaj z drogi. Przy okazji też przedmiotów pozbieram trochę. Mam poradę do wypełnienia, mam normę do wypełnienia, 5 pokonanych trenerów dziennie. Wiesz co, jesteś 5. Dobrze, że nie 10. O, kartofel! Zdrajco! Ty zdrajco! Taran. Shit. Nie będę się pierdzielić. Tak dostaniesz następny level. Shinron, bierz go. Smoczy gniew? A nie, dobra. 40 HP. Dobra, jest. Zaraz, kurde, poznasz mój smoczy gniew. Jak ci się to podoba? Wcale ci się nie podoba, bo teraz pewnie leżysz i ćwiczysz. Dziękuję za level. Kartofel, ty śmierdzielu. Houndoom. Ale muszę przyznać, fajną drużynę masz. Ta, wypróbujmy nasz najnowszy cios.
Bye bye! Teraz wszystkich Shinron będzie one-shotował. Nie! Jesteś wstrętny! Kto to powiedział? Masz zielone włosy, więc siedź cicho. Nie jakbym miał coś przeciwko zielonym włosom, ale... Nie pasują ci. Zmień. Gdzie jest Paralyze Hill? Jest. Teraz prochy dla Shinrona. Nie, nie dla Smauga, on już nie chce. On już miał dzisiaj dużo ich. Dobra. Żeby było coś fajnego. To jasny! Złapałem już tutaj coś, jestem tego pewien. Więc nie. Użyję repela, tak dla jaj. Torba. Super odganiać, niech będzie. A, no tak. Ciebie jeszcze nie rozwaliłem. Moje Pokémony nigdy nie posmakowały przegranej, po kolejnej wygranej zabieram je na pokazy. No to coś mi się zdaje, że będziesz musiał twoje plany nieco zmienić. Przykro mi. To może być niebezpieczne. Reksio. Tak, wolę być kurde ostrożny. Może mieć jakiś lodowy atak, a jeżeli by użył tego na Shinronie, to by to bardzo mocno zabolało. O. Mógłbyś go dobić, Reksiu. Niech to, nie to chciałem użyć, ale dobra. I tak już po nim. Dostaniesz za to kostkę. Jej. Diglett. A niech Shinron się nim zajmie. Bierz go. Rozwal wszystkich. W sumie jestem ciekaw, jak Diglett wygląda pod ziemią. Pewnie jak jakiś siusiak. W takim razie wolałbym tego nie wiedzieć. Och, co się teraz stało? Stało się to, co widziałeś, że się stało. Zniekwestionuj tego, becz. Nie, nie będę uzdrawiał Reksia. Pewnie tego pożałuję. Węglowodany sprzeda się. Z moimi Pokémonami przemierzyłem 4 strony świata. Można powiedzieć, że jestem pewny swoich umiejętności. 4 strony świata, co? Ale na pewno w Sinnoh nie byłeś. Ani w Unowie. Ani w... jak ten się nazywa? Kalos. Ani w tym najnowszym regionie, co go zapowiedzieli. Tak więc nie kłam. Poza tym Seekingiem na 29 levelu byś kurde... Po prostu wiem, że patrząc na tego Pokémona, to ty przemierzyłeś 4 strony świata chyba na twoim podwórku. Ach, dobrze rozegrane. Dziękuję, dawaj kasę i spadaj. W sumie zaraz. Przecież mam... To całą monetę. Kto to ma? Resztki... O, ty masz. Ale dobra, nie będę przemieniał tego przedmiotu dla każdego. Nie chce mi się. Jestem zbyt leniwy. Niczego bardziej nie kocham od oglądania cudzych Pokémonów. Zboczeńcu. Trzymaj nosa w... O, 6? O mój Boże, teraz wszystko może się wydarzyć. Dobra, ty też jesteś niebezpieczny, ale... Nie aż tak mocno, mam nadzieję, kurde. Dobra, jest. Shit. Seeking. Nie, nie zmieniam. A tu pewnie Horn Drill.
do widzenia, Shinron, ale jakby tak się stało, to bym się wkurwił. Ha, tak się nie stanie. 35 level. Schrupanie, o, to mi się przyda. Zacznij mi jemu. Szkoda, że mam już lepsze ataki. Nieważne. Nie mogę. Mimo tego, że ma takie kurde, taką szczenę i takie zęby, nie będzie mógł gryźć. Nie nauczę go tego. Kurde, jakby to była podwójna walka, to byłby niezły chaos. Ugryzienie! Do widzenia, mały żółty skurczybyku. Victory Bell. Zmienię. Z Larą. Czy powinienem? A Lara ma Aerobuch, więc da radę. Byłem w ogóle w Pokémon Center z nimi? Chyba byłem. Może nie teraz, ale wcześniej. Do widzenia. 1023. No ja pierdzielę, skąd wy macie takie zarąbiste poki? Fuck! Jakby Toksik to zobaczył, to by się popłakał. 25 level. Masz. Do widzenia. Posyłaj te twoje... O, kadabra. Nie zmienię. Posyłaj twoje poki na śmierć. Ta. Kurde, też nie chcę go bić, bo on ma zarąbiste wąsy. I też lubi zupy. Czemu ja... O! A no tak, przecież... Ściana pękła. I dobra, wystarczyło, by go rozwalić. Super fajnie. No i fajnie. Ty pewnie też będziesz miała 6 boków, więc... zmień. Przyszykuję się. Ach. Chcę, żeby każdy widział Pokémony, które trenuję. Ja zobaczę je wszystkie i jak każdy z nich po kolei będzie padał. Krabi. Nie zmienię. Pewnie tego pożałuję, ale zaryzykuję. Do widzenia. Suicune. O! Kolejny! Ja pierdzielę, pokiego mieć... Pokiego legendarny Pokémon jest legendarny, skoro każdy go ma? Który to już Suicune w tej sesji? Trzeci czy czwarty? Ale ważne, że ja też mam mojego. Mojego Rexia. O, sparaliżowałem jeszcze. Dziękuję. O, ty masz tylko to. Do widzenia. A, dostaję tego expa. Flareon. Nie zmienię. Już niech dojdzie do 35. Teraz by się... A nie, mam atak kością. Dobra jest. Niszczenie ich wszystkich jest takie fajne. Łamacz murów. Tylko błagam, traf. No pewnie! Ten wielki uśmiech jest nie od parady. Dobra. Xatu. Fuck! Angela by była Xatu. Ja pierdzielę. Jestem smutny. Czy na ciebie zadziała... Dobrze ten... Robalowy atak. Jesteś częściowo latający, nie? Aerobuch i tyle.
Na hita wszystkich zjechać. No, prawie. Ugryzienie w sumie mogłoby też zadziałać. Niech będzie. Wurmpl. Serio masz to coś? Gwiezdny pęd. Papa. Tauros. Nieźle. O, może być problem. Twarz upiora. Szybkość nam chyba spadnie. Tak jest. Mocno spadnie, ale to nic, bo Tauros i tak jest szybszy. Co jest dziwne. Tak. Może lepiej zmieni Iwana, bo coś mi się wydaje, że... że będzie po nim. Tak. Tak. Trzeba być bezpiecznym. On już ledwo trzyma się na nogach. Bierz go, Shinron. Masz. Umyj się. Nie ma za co. Hodowca pad. Wow. Spektakularne. Dziękuję. No i tak, i te wszystkie walki tylko po to, by zdobyć super odganiacz. Ale niech będzie. W sumie tu chyba jest Safari Zone. Mógłbym jeszcze coś ogarnąć z Safari Zone. Czemu by nie? Zamknij gębę, razem jesteśmy nieustraszone. Zademonstrujemy, jakie silne jesteśmy. Mając pewnie... jakieś zigzaguny i rataty. Zubatis... No dobra. Oh my god. Oh my god. Co ja teraz zrobię? Mam nadzieję, że ten slacking... Chociaż nie, najpierw... Zubata trzeba się pozbyć. On może ten, konfuzję nam dać. Skurczybyk. O, dobra, jest. To może zaboleć. Nie, nie zabolało, całe szczęście. Fuck. Aerobuch. Strzał błotem. Iwana w następnej turze będziemy uzdrawiać. Obija się. Pewnie. Pewnie. Nie rób niczego niebezpiecznego. Dobra. Nie masz już tych. Dobra. Torba. Proszek energii. Dobra. Walcz, strzał błotem. Okej. Dobra, już jesteśmy bezpieczni. Chyba, że jakiegoś potiona użyją. To wtedy będzie problem. Stop, już wystarczy. Ta. A, pogryźcie go. Pewnie. Uff. Kryzys zażegnany. Ten skurczybyk mógł naprawdę nam rozwalić wszystkich. Proszę, wybacz mi, Kate. Nigdy ci nie wybaczę. Ty miałaś chyba tego Zubata, nie? Czy to jest Safari Zone? Tak! Jesteś tu pierwszy raz? Dobra, możemy tutaj coś jeszcze ogarnąć, jakiegoś poka. Jesteśmy gotowi.
Tak. Co? O Jezu Chryste! Ja pierdolę! Pójdę po te jebane etui. Ach. Lily Cove, tak? Lot. Gdzie to było? Rustboro, Bendanturf, Mauville, Lavaridge, Fortre. A, Lily Cove, dobra. Fuck! Zapomniałem, że to pokebloki trzeba do tego gówna. Dobra, dawać mi je. Gdzie się je dostawało? To jest recepcja. Nie. Witaj. O, dziękuję. Witaj. Nie. Dziękuję, że daliście mi pokebloka, ale... Może zrobię sobie jednego. Nie chce mi się walić to. Mam ważniejsze rzeczy do roboty. Ale nie, bo pewnie zaraz te skurczybyki w Safari Zone powiedzą mi, że nie masz żadnych pokebloków. I musisz się zaopatrzyć w jakiś. Założy się, że tak będzie. Wkurzające. Tylko po to, by jednego poka w Safari Zone dostać. Mam nadzieję, że kurde będzie warto. Ta, zamknij gębę. O, wow. Dziękuję. Trzymam kciuki za to, żeby było coś git. Błagam. Przy okazji popatrzę, czy jakieś przedmioty tutaj są. Hym, hym. Hym, hym. Rower. A nie, to ten szybki. Cholera. No trudno. Trzymam kciuki. Błagam. Uuu, niech będzie. Złap. Raz, dwa, trzy. Kurde! Tak. Dawaj. Jestem ekspertem w Pokémon Go. Złapałem Abrę. Musisz... Ty! Ah! Spierdalaj. Powiedzcie mi, że miałem wcześniej tą Sidrę. Moment. Wydaje mi się, że nie. Nie. Już nie mogę niczego więcej złapać. Przynajmniej zapiszę, że byłem w strefie safari. Strefa safari. Dobra. Żebym wiedział, że nic tutaj się... Dobra. Mikrofon działa. Jest. Git. A co to to jest? Nie. O kurde, ciebie też mogłem tu złapać. Nieważne. Muszę uciekać. Cholera jasna. Tak, chcę opuścić, bo już nie mogę tutaj... nie mogę już niczego znaleźć. Dobra, rozumiem. To w takim razie... Co nam zostało do roboty? Mountain Pyre chyba. Góra Pamięci. Naturalny pomnik. Ile już nagrywam? Bo ponad półtorej godziny na pewno. Tak więc myślę, że zajmę się tym później. W następnej sesji. Tak więc... Jednak, no... Trochę zbyt długo trwało, jak na mój gust. Tak więc, no... będziemy kończyć powoli. Wielkie dzięki za to, żeście się zatrzymali. Tutaj o. W tym let's playu. Mam nadzieję, że wam się podobało. Mimo tego, że w tej sesji absolutnie niczego nie zrobiliśmy ciekawego. Tak jest.
Zapisał grę. Jeszcze save state'y. Okej. Dobra, no ale nie, muszę przyznać, że parę leveli dostaliśmy. Aerobuchy też ponauczyłem parę poków. Jest po prostu git, tak myślę. Tak więc... wielkie dzięki za to, że się zatrzymaliście przy moim let's play'u z tego Nuzlocka. Mam nadzieję, że wam się podobało. No i w następnej części na 100% pójdziemy tutaj do tej całej góry pamięci i będziemy przechodzić dalej grę. Po tej całej górze pamięci trzeba będzie wrócić tu, tutaj coś załatwić i później cały ten obszar będzie otwarty dla nas. Tak przy okazji, tędy nie można było przepłynąć do tego całego otwartego obszaru, ponieważ tutaj są prądy morskie. Tak więc no. Tutaj jest elitarna czwórka. Tutaj jest następny lider. Tutaj jest ostatni lider. W sumie jak tam z liderami, zobaczmy. Jeszcze dwóch nam chyba zostało. No, jeszcze dwóch. Oh my god, myślałem, że jeszcze więcej ich było. Dobra, nieważne. Tak więc, cześć wszystkim, do następnego razu.